Gratuluję gospodarzom. Dobre zawody, zwycięstwa. Uważam, że my nie byliśmy wiele słabsi. Słabszy był moment w trzeciej połowie, kiedy daliśmy sobie odjechać na zbyt wiele punktów. Dzisiaj nie byliśmy tak skuteczni, jak uważam, jesteśmy. Jesteśmy dużą skuteczną w rzutach gospodarze mieli trochę szczęścia, że w tych rzutach, które normalne są celne, dzisiaj były nieudane. Mimo to gratuluję drużynie postawy, gdyż faworytem na pewno nie byliśmy. Dotrwaliśmy do końca z przyzwoitym wynikiem. Postaram się w rewanżu odgryźć. I wanted to ask about what you think about today's game and how do you feel it's the first lost game? I thought for the first half we played fairly well. We didn't always execute the way we wanted to and we didn't rebound great, but we did an even worse job in the second half. We didn't run the plays we should have done and we didn't execute on defense, which is a little disappointing. So we didn't play as well as we would have liked. So that led to the first loss, which is you're going to lose throughout the season. So you can't get too disappointed about it. But we would have liked to play better. Wszystko udało się tak jak trzeba. Mieli problemy ze zbiórkami, mieli problemy w ataku. Natomiast jest to pierwsza porażka sezonu. Sezon się dopiero zaczyna i tak naprawdę nie traktują tego jako zbyt dużej porażki. Sądzi, że w pierwszej połowie grali Jezioro Tarnobrzeg, grało jak równy z równym z tematem Zielona Góra. W drugiej połowie, tak jak pan trener mówił, udało się nieco gospodarzom troszeczkę wybić kilka punktów przewagi ze skali. Niestety, porażki się zdarzają. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Witamy w drugiej części meczu w drugiej części konferencji prasowej po meczu z tematu Zielona Góra z Jeziorem Tarnobrzeg. Są z nami trener gospodarzy Michał Owalin oraz Mantas Czesnawski. Coach, a few words about this game. Hello everybody. First of all, congratulations for both teams for a fair and good game. It was, I think, a good basketball with a lot of intensity. I think that in the first half especially, we play like in some cramp. Instead of confirmation, our victory in Wroclawek, of course, we was needing to win this game. And when you have in front of you team who come very relaxed with the idea to, of course, don't resist after a couple of shots. And when they especially start the game in solid rhythm, it's not easy to come back. But I think that with huge intensity and big tempo, in the third quarter, we completely destroyed them and we turn the game. In the end, result can be also higher, but this is not our goal. Our goal is to try to win this game and finish up. Thank you one more time to our great fans who, in a moment when we have a problem, push us. And it was very nice and remarkable. Thank you. Trener pogratulował obu drużynom wspaniałej walki. Powiedział o tym, że w pierwszej połowie nasza gra nie była zbyt dobra, nie była zbyt składna, ponieważ no, jakiś czynnik stresogenny zadziałał w tym przypadku. Wiedzieliśmy, że nie możemy się jednak poddawać i w trzeciej kwarcie pokazaliśmy, że po każdej słabszej chwili można się podnieść, gospodarze narzucili swoje tempo i nie pozostawili złudzeń drużynie z Tarnobrzegu. Trener podziękował również fanom, którzy w kiepskich momentach, gdy nasza gra nie była taka, jak być powinna, dopingowali nas i wspierali swoim głośnym dopingiem. Proszę o odpowiedź jeszcze mam pana Czesnowskisa. Jak oceniasz tę dzisiejszą wygraną, ponieważ jest to trzecia wygrana z tematu Zielona Góra w tym sezonie w Toron Basket Lidze? Dzień dobry wszystkim. Chciałbym powiedzieć, że po prostu trochę na tym meczu nie wszedliśmy tak, jak powinni wejść. Trochę możliwe, żeby byliśmy nieskoncentrowani i zaczęliśmy grać taką koszykówkę, jak oni chcieli. Szybko, nie do końca swoje zagrywki, a potem naprawdę pokazaliśmy, na co nas stać i to pokazuje 26 asyst
którymi zdawaliśmy, to pokazuje, że naprawdę jak drużyna graliśmy i jeśli będziemy tak dalej grać skoncentrowani jak drużyna, to myślę, że czeka nas dobry sezon. Dziękuję.